Syn zawdzięcza wszystko sobie i bardzo ciężkiej pracy, podkreślała Dorota Kubot. Ja się bałam jako mama, że te emocje, które będą mu towarzyszyć samym tym wyjściem na kort, to mogą po prostu doprowadzić do tego, że ta gra nie będzie szła tak, jak jest. Ale on chyba wiedział, że za wszelką cenę, bym tak powiedziała, że on nie chciał za wszelką cenę wygrać, ale chyba te umiejętności i ta ciężka praca, charuwa doprowadziło do tego, że jest Łukasz w tym miejscu, a nie innym. Finałowy mecz pełen emocji i zwrotnych akcji trwał blisko 5 godzin. To drugi wielkoszlemowy tytuł Polaka, który poprzednio również triumfował w deblu w Australian Open. Mama Łukasza kibicuje synowi przed telewizorem. Przyznaje, że to dla niej ogromne przeżycie i wielkie emocje. Ja już troszeczkę się uodporniłam, bo po wielkim szlemie w Australia Open w 2014 roku, niestety, ale straciłam przytomność. Dobrze, że mam wspaniałych sąsiadów, którzy zawsze pilnują mnie. No teraz już zadzwonił do mnie jeden z lekarzy i mówił, że proszę sobie wziąć tabletki, więc pozwoliłam sobie wziąć tabletki, bo tutaj bym tej presji nie wytrzymała. Ja kocham tenis, proszę panią, i bardzo pozytywnie, dumny jestem, w telewizji obejrzałem. No myślę, że to jest na pewno renoma dla całej Polski, tak? No co tu jeszcze można dodać? No wiadomo, każdy oglądał te 5 godzin, było twardo. Ciężko, no ale dał radę i myślę, że każdy się cieszy z tego powodu, że wygrał i że rozsławił nasz powiat, tak jak i miasto. Jestem bardzo szczęśliwa, bo zawsze kibicowałam Łukaszowi Kubotowi, dlatego że pochodzi z Lubina, a w dodatku się urodził w Bolesławcu, tak jak i ja. Także jestem bardzo szczęśliwa i życzę mu wielu sukcesów, aby jak najwięcej wygrywał. Mama Łukasza podkreśla, że już od najmłodszych lat warto wspierać swoje dzieci w ich zainteresowaniach. A wszystkim mamom, tenisistom, wszystkim tatusiom życzę, żeby dzieci, nie naciskajcie na tenis, ale żeby dzieci spełniały tenisowo swoje marzenia, bo to od dziecka zależy, żeby dziecko było w tym miejscu, a nie innym. Polskiego tenisistę nadal czeka jeszcze dużo pracy. I na przyszły rok będzie musiał obronić bardzo wielką ilość punktów, bo tu jest 2000 wygrane, 2 turnieje po 1000, 500, także no zobaczymy. Ale na dzień dzisiejszy jest 4 na świecie indywidualnie, Melo jest 1. No i najlepsza para i będą jeszcze taki w końcówce w Londynie, będą grać w listopadzie turniej. Po pełnym emocji i zwrotów akcji meczu wybuchła ogromna radość. Brazylijczyk padł na kort, a Łukasz Kubot zatańczył kankana, którego zadedykował swojej mamie.